Witam wszystkich serdecznie po dłuższej przerwie i w dzisiejszym wideo zajmiemy się jednym z 18 kluczowych ruchów Shaolin KungFu. Mam na myśli ruch Gong Bu Xie Xing. Gong Bu Xie Xing, nazwa, składa się z dwóch członów. Pierwszy, Gong Bu, oznacza postawę łuku, co najbardziej popularną w chińskich sztukach walki i nie tylko w chińskich. Postawa łuku, Gong Bu. Druga część nazwy jest trudniejsza do przetłumaczenia i odnosi się ona bardziej do jakiegoś kształtu bądź ruchu przebiegającego po skosie, po przekątnej, ewentualnie skręcającego się. I tą nazwę Xie znajdziecie również w innych technikach Shaolin KungFu, jak chociażby na przykład w kopnięciu Xie Titue, gdzie moja prawa stopa wykonuje ruch z prawej strony ciała w kierunku lewego barku. I tę samą nazwę spotkacie na przykład w pozycji siebu, czyli postawie skrzyżowanych nóg. I tutaj dosłownie nogi się krzyżują, jednocześnie skręcają i następuje taki skręt w talii. Oba te aspekty krzyżowania się oraz skręcania występują w ruchu Gong Bu Xie Xing. Nazwa Gong Bu Xie Xing odnosi się do końcowej pozycji ruchu. Do tej pozycji mamy Gong Bu i ruch Xie Xing. Natomiast cała technika poprzedzona jest innym ruchem, a mianowicie postawą Mabu, czyli postawą konia, lub jak to woli, postawą konnej jazdy, oraz umieszczeniem mocno zgiętych rąk przed klatką piersiową z zaciśniętymi pięściami skierowanymi grzbietami w przód. I z tego ruchu dopiero następuje właściwy ruch Gong Bu Xie Xing. Ho! W ten sposób. Albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. Ale zacznijmy po kolei. Najpierw praca stóp. Wykonujemy mabu i będę wykonywał ruch w prawą stronę. W cudzysłowie odbijam się moją lewą stopą od podłoża i siłę tego odbicia przenoszę przez moje lewe kolano na biodro i bark. To dosłownie takie wyobrażenie, tak byśmy się chcieli odbić. Uginamy nogi i odbijamy się, nogi prostując. I ta sama zasada występuje w tym ruchu. Z mabu niejako odbijamy się lewą stopą i siła odbicia przechodzi przez całą lewą nogę do bioder i barku. To samo oczywiście można zrobić drugą, czyli w lewą stronę. Odbijam się, w cudzysłowie oczywiście, moją prawą stopą i siłę przenoszę przez kolano, biodro do barku. Mabu, skręt do Gong Bu. Jak widzicie, razem z tym skrętem na stopach, skrętem w biodrach, skrętem w barkach, większość ciężaru ciała przenosimy na jedną nogę. Jeżeli skręcam się w prawo, ciężar ciała przenoszę na prawą nogę, do prawego Gong Bu. Jeżeli skręca się w lewą stronę, ciężar ciała większość jest na mojej lewej nodze. Jestem w lewym Gong Bu. Spróbujmy przećwiczyć sobie to powoli. Stajemy mabu. Wykonujemy skręt w lewo. Jeden. Powoli. Powrót do mabu. Biodra ustawione w ten sposób. Dwa. Skręcamy się w prawo. Biodra z barkami ustawione w prawą stronę. I prawe Gong Bu. Powrót. Trzy.
I to samo w lewą. Jeden. Dwa. I trzy. Po prostu przejście z mabu do postawy gongbu. Co teraz z rękami? Tak jak wspomniałem na początku. Umieszczamy ręce przed sobą w ten sposób. Blisko siebie, blisko ciała. Tak jakbyśmy tworzyli z nich tarczę osłaniającą nasze ciało. Jeżeli będę skręcał się w prawą stronę, do prawego gongbu, tam będę wykonywał ruch Xie Xing. I tu wystąpiłem jakby dwie szkoły, dwa warianty tej techniki. Pierwszy wariant polega na tym, że po wykonaniu skrętu ręce cały czas są przed klatką piersiową i dopiero z tej pozycji wykonuję ruch Xie Xing. Lewa pięść uderza w przód, prawa pięść w prawą w bok. W ten sposób. Druga szkoła, drugi wariant pracuje troszkę inaczej. A mianowicie, początek jest ten sam, ale z chwilą skrętu łokcie rozchodzą się na boki. W ten sposób. Tak byśmy chcieli uderzyć łokciem kogoś stojącego za nami. Kontynuując skręt, przechodzimy do ruchu Gong Bu Xie Xing. Oba warianty są prawidłowe, a to, jaki będziecie wykorzystywać, zależy od waszych preferencji, od tego, co wolicie wykorzystywać w walce. Ale o zastosowaniu Gong Bu Xie Xing pomówimy w innym odcinku. Kontynuujmy. Stoimy w mabu, ręce blisko siebie, wykonujemy ruch Gong Bu Xie Xing w prawo. Jeden. Wracamy do mabu i ręce układamy przed sobą. Xie Xing. Powrót do mabu. Gong Bu Xie Xing. Powrót do mabu. I to samo w lewo. Mabu, Gong Bu Xie Xing. Mabu, Gong Bu i Xie Xing. Jeden. Mabu. Dwa. Gong Bu Xie Xing. Mabu. Gong Bu Xie Xing. Mabu. I Gong Bu Xie Xing. Ruch nie jest zbyt skomplikowany, natomiast jego istota leży w sile przekazywanej ze stopy przez nogę do biodra, barku i pięści. To jest troszkę tak samo, a w zasadzie dokładnie tak samo jak w normalnym ciosie prostym w boksie prawą ręką. Siła zaczyna się w stopie. Dalej jest przenoszona na biodra, barki i przód do pięści. W ten sposób. Dokładnie tak pracuje ruch Gong Bu Xie Xing. Jeżeli założymy, że to będzie uderzenie pięścią. Powtórzmy całość. Mabu. Gong Bu Xie Xing. Powrót i dwa. Mabu. Trzy. I w lewą stronę. Jeden. Powrót do mabu. Dwa. Powrót do mabu. Trzy. Gong Bu
Xie Xing. Ten ruch pokazywałem wam, jak wykonać w miejscu. Ale ruch można wykonać także poruszając się do przodu. Zobaczcie. Wykonujemy mabu, Gong Bu Xie Xing. Robimy krok lewą nogą do przodu. Skręcamy się do mabu. I nasze ręce wracają do tej pozycji. I wykonujemy ruch w lewą stronę do Gong Bu Xie Xing. Jeszcze raz. Mabu. Xie Xing. Krok do przodu. Mabu. Xie Xing. Jeszcze raz. Mabu. Gong Bu Xie Xing. Mabu. Gong Bu Xie Xing. Po wykonaniu Xie Xing wasze ręce z powrotem ściągamy do klatki piersiowej. Ale z siłą. To tak, jakbyśmy chcieli jedną ręką chwycić rękę przeciwnika, lewą ręką jego lewą, ściągnąć i uderzyć łokciem lub przedramieniem w jego łokieć. Tu musi być siła. I tu znowu jest siła skrętu w stopach i całego ciała. Gong Bu Xie Xing. Mabu. Skręt. I technika. Mabu. Gong Bu Xie Xing. Krok w przód. Mabu. Gong Bu Xie Xing. Krok. Mabu. Gong Bu Xie Xing. Przećwiczmy wszystko powoli jeszcze raz. Najpierw powtórzmy w miejscu. W prawą stronę. Mabu. I Gong Bu Xie Xing. Dwa. Trzy. Cztery. I w lewo. Pięć. Sześć. I to samo powtórzmy z ruchem w przód. Chodzimy do mabu. Ręce blisko siebie. I Gong Bu Xie Xing w prawo. Krok w przód. Mabu. Gong Bu Xie Xing. Mabu. W lewo. Gong Bu Xie Xing. Mabu. I Gong Bu Xie Xing. I to tyle, jeżeli chodzi o ten ruch. Jeżeli chodzi o zastosowanie tego ruchu, omówię go w innym wideo. Życzę przyjemnej nauki.